Poniedziałek, 16 lutego. Zaczynamy aktualności i nasz reporterski dyżur. Numer telefonu widzą Państwo u dołu ekranu. Beata Pardel, witam. Sprawdźmy, co wydarzyło się dziś w regionie. Kosztowały 5 milionów złotych, ale zamiast wyjeżdżać do pożaru, właśnie wróciły do producenta. Jeden z elementów, o który poprosiliśmy, to umożliwienie łatwiejszej obsługi w zakresie wyciągania aparatów powietrznych. Kto jest ważniejszy w gabinecie lekarskim, pacjent czy biurokracja? Za każdym razem wraz ze zmieniającymi się przepisami niestety papierologii nam przybywa. W tych aktualnościach także były siatkarz Asseco Resowi, szefem polskiej siatkówki oraz Beksiński w nieznanej roli pisarza. Dwa super nowoczesne wozy bojowe podkarpackich strażaków za prawie 5 milionów złotych zamiast ruszyć do akcji wróciły dziś do producenta koszalińskiego Bumaru. Trafiły do Rzeszowa i Przemyśla 2 miesiące temu i choć mają wszystkie potrzebne certyfikaty, pojawiła się też długa lista usterek. Jak mówią strażacy, drobnych i bez wpływu na ich skuteczność czy bezpieczeństwo. Nasz reporter Mariusz Mędycki ustalił jednak, że sprawa nie jest taka prosta. Jeden z elementów, o który poprosiliśmy, to umożliwienie łatwiejszej obsługi w zakresie wyciągania aparatów powietrznych. Poprosiliśmy, aby te aparaty, które są tutaj zamocowane, były na podłożu wysuwanym, na takiej szufladzie, dzięki której możemy wysunąć całość na zewnątrz. Do tego dochodzą niezabezpieczone krawędzie platformy, na których można się poślizgnąć, zbyt mało miejsca w kabinie samochodu, a nawet odklejające się oznakowanie czy za krótkie plastikowe chlapacze. Choć lista usterek wydaje się długa, to jak mówią strażacy, żadna z nich nie zagraża bezpieczeństwu. Samochód posiada wszystkie badania, certyfikację polską, która jest jedna z bardziej restrykcyjnych w Europie, więc jest bezpieczny. Nie było powodów, żeby nie odebrać tego samochodu. Okazuje się, że jednak mógł być powód i to całkiem poważny. Certyfikaty dla takich wozów wydaje Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem od jednego z pracowników Centrum Naukowo-Badawczego, taki dokument został podpisany 19 grudnia, czyli zaledwie 3 dni przed odbiorem samochodu w Rzeszowie. Ale informacja na ten temat nie trafiła do wykazu świadectw dopuszczenia, a bez tego samochody nie mogą być używane w akcjach ratowniczych. Przedstawiciele Bumaru twierdzą, że nie mają wpływu na zamieszczenie certyfikatów w wykazie, a samochody spełniają wszystkie wymogi, są sprawne, bezpieczne i zostały dopuszczone do użytkowania przez strażaków. W tej sprawie pojawia się jednak jeszcze jeden niepokojący wątek. Do redakcji Supernowości dotarł list od strażaków z rzeszowskiej komendy. Jego autorzy, którzy nie ujawniają swoich nazwisk, sugerują, że komendant Podkarpackiej Straży Pożarnej to dobry znajomy przedstawiciela firmy Bumar. Zarzucają komendantowi, że miejscowa komisja odpowiedzialna za odbiór samochodów wyprodukowanych właśnie przez tę firmę podpisała dokumenty pod jego presją. Absolutnie nie. Żadnych nacisków. Nikt by sobie nie pozwolił, aby odebrać samochód, który jest niesprawny, który mógłby stwarzać zagrożenie zarówno dla osób ratowanych, jak i dla strażaków. Nie wolno czegoś takiego robić. Nie pozwolilibyśmy. Autorzy listu rzekome naciski na komisję odbiorową tłumaczą pośpiechem związanym z tym, że samochody trafiły do strażaków miesiąc po terminie, a za każdy dzień zwłoki firma płaciła blisko 9 tysięcy złotych kary. Dziś samochody już po raz drugi wróciły do producenta. Jak przewidują przedstawiciele Bumaru, na Podkarpacie wrócą jeszcze w tym tygodniu. Do pożaru wyjadą jednak dopiero, gdy strażacy w pełni nauczą się skomplikowanej obsługi samochodów. Biurokratyczna machina coraz bardziej daje się we znaki także lekarzom. Kodowanie, klasyfikowanie i wypisywanie kolejnych druków. Ponad połowę czasu, który mają dla pacjenta, muszą poświęcić na wypełnianie dokumentacji. Z punktu widzenia diagnozy często bez znaczenia. Po wejściu w życie pakietu onkologicznego papierkowej roboty jest jeszcze więcej, a to wydłuża kolejki przed gabinetami. Bernadetta Sobocka, lekarz rodzinny rzeszowskiego medyka, już skończyła przyjmowanie pacjentów, ale przed nią jeszcze wypełnianie dokumentacji. Część udaje się zrobić na bieżąco w trakcie wizyty. Cała reszta zostaje na później, aby pacjenci zbyt długo nie czekali. To jest codzienna praktyka w tej chwili, bo niestety chcąc przyjmować pacjentów zgodnie z listą, zgodnie z czasem, na jaki są zapisani, te wszystkie papiery, te wszystkie
całą dokumentację i wszystkie te rzeczy administracyjne uzupełniam po tym, jak pacjent wyjdzie z gabinetu. Ile dłużej to schodzi? Dużo dłużej. Czasem godzinę, czasem półtorej, ale nie ma wyjścia. W dokumentacji musi być wszystko tak, jak wymaga tego NFZ, a wymaga coraz więcej. Zdaniem ginekologa i endokrynologa Janusza Chydzika, żaden lekarz nie kwestionuje tego, że każdy pacjent musi mieć kartę i dokumentację. Ale specjalista nie powinien tracić czasu na szukanie i wpisywanie w nią kolejnych kodów chorób czy badań, bo w tym czasie powinien się zająć tym, co robi najlepiej, czyli leczeniem. W pewnym momencie zaczynają się, jak to się mówi, schody, jeżeli tej dokumentacji przybywa. Także to już jest, mi się wydaje, że taki problem powstał, że każdy widzi, i pacjent, i lekarz, że jest to problem, który trzeba rozwiązać. W Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie w łagodzeniu skutków tego rosnącego problemu ponad 100 lekarzom pomaga cały zespół osób, które sprawdzają, analizują, a gdy trzeba uzupełniają niezbędne dane. Staram się jak najbardziej odciążyć lekarzy. Na przychodni mamy około 20 osób, asystentek, rejestratorek, które pomagają w sprawozdawczości takiej codziennej. Natomiast w administracji dodatkowo około 10 osób codziennie pracuje nad tym, żeby te świadczenia zostały zakodowane i sprawozdane w sposób prawidłowy. Problem w tym, że związanych z tym obowiązków stale przybywa. Przykład to pakiet onkologiczny i tak zwana zielona karta. Mam pierwszych pacjentów z kartami onkologicznymi, no i to jest kilkustronicowa karta, trzeba ją przeczytać, nawet jakby nie wszystko, no to zapoznać się, trzeba trochę sam fragmencik wypełnić, także to jest niewątpliwie dodatkowa czynność. A kolejni pacjenci muszą uzbroić się w cierpliwość, tyle że w tej sytuacji nawet lekarzom coraz bardziej zaczyna jej brakować. Za każdym razem wraz ze zmieniającymi się przepisami niestety papierologii nam przybywa. Czas poświęcony na wypełnianie dokumentacji medycznej, na wypełnianie zaświadczeń, na wypełnianie skierowań jest znacznie dłuższy, aniżeli czas poświęcony samemu pacjentowi oraz temu, co mu tak naprawdę dolega. Zdaniem lekarzy sytuację zmieniłaby informatyzacja systemu i elektroniczna karta pacjenta. Taka jak ta, która w województwie śląskim działa od 15 lat. Jednak wejście w życie tych oczekiwanych zmian opóźnia się coraz bardziej. Aktualny termin to marzec 2017 roku. Rzeszów chce pomóc polskim rodzinom z okolic Donbasu na Ukrainie, gdzie wciąż toczą się walki. Radni przyjęli dziś uchwałę intencyjną w tej sprawie. Szczegóły nie są jeszcze dopracowane. Prawdopodobnie z tej pomocy skorzysta tylko jedna rodzina. Ale liczy się sam gest, który ma zachęcić do podobnych działań inne samorządy w Polsce. Radni Rzeszowa zajęli się dziś także sporem o budowę wieżowców na osiedlu Pobitno. Uchwała intencyjna w sprawie pomocy polskim rodzinom ze wschodniej Ukrainy to inicjatywa PiS. Dramatyczna sytuacja Polaków na ogarniętych wojną terenach daje nam niecodzienną szansę na pomoc im w powrocie na stałe do ojczyzny. Zdaniem składających wniosek to także okazja do dania przykładu i zainteresowania problemem innych samorządów. Rzeszów miałby wesprzeć prawdopodobnie jedną rodzinę, przekazując jej mieszkanie komunalne, pomagając w znalezieniu pracy, organizując kurs języka polskiego czy opłacając pobyt dzieci w przedszkolach. Do przyjęcia projektu, mimo sugestii skierowania go do komisji, zachęcał prezydent Tadeusz Ferenc. Ostatecznie za przyjęciem zagłosowała jednomyślnie cała Rada. Takiej zgody nie było w sprawie inwestycji planowanej przez jednego z deweloperów na osiedlu Pobitno. Jak już informowaliśmy, pomysł budowy wieżowców w tym rejonie zbulwersował mieszkańców okolicznych bloków i domów. Na wniosek czterech radnych na sesji stanęła dziś uchwała zakładająca przygotowanie dla tego miejsca planu zagospodarowania, co miało zablokować niechcianą inwestycję. Opracowanie planu pozwoli uwzględnić szerszy kontekst przestrzeni oraz rzetelnie rozpatrzeć w miarę możliwości, uwzględnić potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Wielu radnych podziela zdanie mieszkańców, że budowa 25-kondygnacyjnych budynków w tym rejonie to nieporozumienie. Mieszkańcy mają prawo czuć oszukani. Prezydent Tadeusz Ferenc w odpowiedzi mówił, że podobne protesty jak na osiedlu Pobitno systematycznie powtarzają się w Rzeszowie. Przypominał, że budowa nowych bloków na tym osiedlu, w których teraz mieszkają protestujący, też wcześniej była oprotestowana. Musimy się zastanowić, nic nie budować, bo komuś tam coś nie pasuje. Czy też budować, czy też rozwijać miasto. Jak będziecie podnosić rękę, podejmować decyzję, to proszę się zastanowić. Zanim doszło do głosowania, radni długo dyskutowali o planach zagospodarowania nie tylko dla tej części miasta.
Pan prezydent uważa, że trzeba budować jak najwięcej. My się w istocie rzeczy z tym nie spieramy, tylko uważamy, że trzeba to robić dobrze. Był też spór o to, czy przyjęcie uchwały rzeczywiście zablokuje realizację inwestycji w sytuacji, gdy inwestor już jutro ma dostać nieostateczną decyzję o warunkach zabudowy, od której strony mogą się odwołać w ciągu 14 dni. To podstawa do wykonania projektu budynku i do składania wniosku o pozwolenie na budowę. Ostatecznie uchwała, która miała zablokować inwestycje i pomóc mieszkańcom, wróciła do komisji. Mieszkańcy gminy Krasne nie chcą połączenia ich gminy z Rzeszowem. Tak wynika z przeprowadzonych w niedzielę społecznych konsultacji. Przeciwko takiemu rozwiązaniu było 61% głosujących. W niedzielnych konsultacjach uczestniczyło 3300 osób z ponad 8500 uprawnionych do głosowania. Przeciwko przyłączeniu gminy Krasne do Rzeszowa było 61% głosujących. 37% głosowało za. Pozostałe głosy były nieważne. Najwięcej zwolenników przyłączenia gminy do Rzeszowa było w sołectwie Malawa. Dobrowolne połączenie z Rzeszowem dwóch gmin Krasne i Trzebownisko to szansa na podatkowy bonus z budżetu państwa. Tym argumentem przekonywały do zmian władze Rzeszowa. Czy ostatecznie uda się je przeforsować, zdecyduje Rada Ministrów. Prawica Podkarpacka wraca do sprawy wielomilionowej inwestycji mostu na Wiśle, który kilka miesięcy temu połączył województwo podkarpackie ze Świętokrzyskim. Miał przede wszystkim skrócić drogę kierowcom ciężarówek. Ale tak się nie stało, bo po stronie świętokrzyskiej stanęły znaki z ograniczeniem tonażu. Na zwołanej dziś konferencji Prawica Podkarpacka zarzuca władzom województwa zaniedbania w tej sprawie, a konkretnie brak odpowiednich uzgodnień. Ireneusz Dzieszko z Podkarpackiej Prawicy poinformował dziennikarzy, że powołując się na prawo dostępu do informacji publicznej, poprosił Urząd Marszałkowski o dokumenty potwierdzające, że władze województwa uzgodniły z województwem świętokrzyskim organizację ruchu w rejonie mostu w Połańcu. Zadaliśmy po prostu to samo pytanie w takiej samej formie jak to pierwsze, czyli jeżeli twierdzicie, że były uzgodnienia ze świętokrzyskim, że to ma być tak wspaniale, to pokażcie, że takie uzgodnienia były. Jeżeli ich nie pokażecie, to znaczy, że ich nie było. No i z tego wynika, że takich uzgodnień nie było. Zdaniem Ireneusza Dzieszki przesłane mu skany dokumentów niczego nie wyjaśniają, dlatego ma podstawy oceniać, że doszło do zaniedbań w tej sprawie, niedopuszczalnych, biorąc pod uwagę gigantyczne nakłady ponad 200 milionów złotych na inwestycje. Wybudowanie przeprawy i dróg dojazdowych, które nie spełniają swojej roli, to w jego ocenie sprawa karygodna. Wskazanie winnego obecnych problemów uważa za bardzo ważne, bo Urząd Marszałkowski ma przed sobą kolejne inwestycje transportowe finansowane ze środków unijnych. Urząd Marszałkowski nie chce komentować zarzutów. Jak nam przekazał rzecznik marszałka, uzgodnienia w sprawie organizacji ruchu były inne. Wbrew nim po stronie świętokrzyskiej pojawiły się znaki ograniczenia tonażu. Paweł Papke, były siatkarz Sekoresowi, wielokrotny reprezentant Polski, a obecnie poseł na Sejm, od dziś reprezentuje całe siatkarskie środowisko. Papke został wybrany nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Gdy Paweł Papke w 2007 roku przeszedł do Resowi, powiedział: oczekuję od swojego życia i od swojej kariery jakiegoś nowego impulsu. Przez 3 lata z Asseco Resowią zdobył srebrny i brązowy medal Mistrzostw Polski i tu zakończył karierę. Potem zajął się polityką. Od dziś nowym impulsem jest ratowanie wizerunku Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wybór nowego prezesa był konieczny w związku z rezygnacją złożoną 4 lutego przez Mirosława P. Dotychczasowy prezes oraz jego zastępca Artur P. przebywają w tymczasowym areszcie. To efekt oskarżenia działaczy o przyjęcie łapówki o łącznej sumie prawie 1 000 000 zł. Rzeszowskie środowisko siatkarskie jest podzielone. Dla jednych to nowe otwarcie, inni oczekują radykalnych zmian. Człowiek, który się zna na siatkówce, przecież który był reprezentantem polskim, który cały czas siedzi w siatkówce i myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Powinny nastąpić wcześniejsze wybory w Polskim Związku. To, że został dzisiaj wybrany Paweł Papke na prezesa, to w zasadzie tylko 1,5 roku do końca kadencji i uważam, że no, nie jest to ten kierunek, który powinien być obrany przez władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Paweł Papke w głosowaniu nie miał kontrkandydata, otrzymał poparcie 19 z 20 członków zarządu, będzie rządził związkiem do końca kadencji, do jesieni 2016 roku.
Dokładnie za 5 dni minie 10. rocznica śmierci wybitnego sanockiego malarza, rzeźbiarza, fotografa i jak się okazuje, także pisarza Zdzisława Beksińskiego. Sanockie Muzeum już po raz kolejny organizuje wyjątkowy jubileusz, który ma pokazać Beksińskiego jako artystę wszechstronnego. Tym bardziej, że po raz pierwszy pod lupę mają trafić jego nieznane dotąd utwory literackie. Zarabiałem. Dodatkowo pracując trochę jako designer na pół etatów w fabryce autobusów w Sanoku, robiąc jakieś takie drobne usługi, rozmaite, przynieś podaj pozamiatę, jak ktoś dobre worce, no to dorabiałem sobie. Tak rozpoczyna się opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce i Europie artystów, który większość swojego życia poświęcił sztuce. Beksiński poza rysunkiem od najmłodszych lat interesował się fotografią, ale już w latach 50. zaczął skłaniać się ku abstrakcyjnemu malarstwu i rzeźbie. Sanocki jubileusz ma jednak pokazać jeszcze jedną, nieznaną dotąd twarz sanockiego artysty. Chcę pokazać Beksińskiego od innej strony. Po raz pierwszy niejako publicznie ujawnić jego zdolności literackie. Beksiński napisał około kilkudziesięciu opowiadań. Naszkicował ich jeszcze więcej. Pomysłów na to miał bardzo dużo i czasami są to tylko rzucone myśli do następnego opowiadania. Ten okres trwa zaledwie 3 lata i Beksiński po tym nigdy już do tego nie wracał. Ciekawym wydarzeniem jubileuszu ma być sesja naukowa poświęcona literackiej twórczości Beksińskiego. Co ciekawe, po raz pierwszy publicznie zostanie też odczytane jego opowiadanie Na końcu ogrodu, otwierające zbiór opowiadań, który ukaże się już w maju. Na spotkanie ze Zdzisławem Beksińskim zapraszamy też na naszej antenie. Dokładnie w środę o 17.50 nadamy film zrealizowany z materiałów pochodzących z prywatnego archiwum rodziny. Beksiński, autoportret pośmiertny Alicji Wosik, film nagrodzony na niezależnym przeglądzie form dokumentalnych w Kielcach. Zapraszam i dziękuję. Czekam na Państwa w naszych kolejnych serwisach.